Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Władysław Tyrański, jestem mieszkańcem Rybnej, gościnnie na występach w Rusocicach. I witam Państwa w imieniu tak zwanego Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, to jest termin ustawowy, który wniósł do Rady Gminy Czernichów uchwałę w specjalnym trybie. To się nazywa właśnie inicjatywa obywatelska. Tutaj po mojej prawej stronie jest reszta komitetu, bo to nie tylko ja, to są cztery osoby. Pani Danuta Filipowicz, Rybna, pan Janusz Starowicz, Rusocice i pan Remigiusz Dyduła, Przeginia Narodowa. Także skład mamy międzynarodowy, jak widać. I postaramy się Państwu zaprezentować temat, z którym wyszliśmy. A po mojej lewej stronie mamy radnych gminy Czerników, których zaprosiliśmy na to spotkanie. Ja może wymienię alfabetycznie, nie będę jakoś szczególnie tutaj Państwa wyróżniał. A więc tak, to co mam na liście. Pan Adam Bałuszek. Radnym z Rybnej. Dziękuję. Bożena Dudek. Dzień dobry, Rada Szczytkowa. Dawid Drabczyk. Dzień dobry, Rada Szczytkowa. Małgorzata Dzierwa. Dzień dobry, Rada Szczytkowa. Iwona Fitz, wiceprzewodnicząca Rady. Dzień dobry, Iwona Fitz, Zagacia. Zbigniew Kędzierski, przewodniczący Rady. Rady z Rybnej. Marta Morawska. Roma Nienartowicz. Halina Wrona. Radna Przeginia Narodowej. I Katarzyna Zabagło. Witam Państwa, jestem Radna Przeginia. Nikogo nie pominąłem, mam nadzieję. No, mamy tu prawie sesję, nie wiem, panie przewodniczący, mamy kworum. No to od biedy można by podejmować uchwały. No, ale nie będzie tego, proszę Państwa, także spokojnie. Tak, ale każdą uchwałę trzeba przedyskutować. Tym bardziej, że jak nam się wydaje, ta uchwała, z powodu której tu jesteśmy, nie była za bardzo dobrze przedyskutowana, przynajmniej w naszym rozumieniu. I proponuję przejść od razu do tematów zasadniczych. Mianowicie trzech pytań, które sformułowaliśmy na plakacie, który zawiadamiał o tym spotkaniu. Mianowicie jako tytuł. Czy musimy tak drogo płacić za odbiór śmieci w gminie Czernichów? To pytanie jest do Państwa radnych. Zobaczymy, jaką dostaniemy odpowiedź. I trzy pytania takie szczegółowe, które mieszczą się w tym problemie. Mianowicie, dlaczego tak łatwo radni gminy Czerników zgodzili się na wprowadzenie opłaty w wysokości aż 23 zł od osoby miesięcznie za odbiór odpadów segregowanych i to tylko raz w miesiącu? Dlaczego radni przyjęli uchwałę drastycznie podwyższającą opłaty za odbiór odpadów, która nie zawierała żadnego pisemnego uzasadnienia? I trzecie pytanie, dlaczego nie dopuścili do tego, żeby do odbioru odpadów komunalnych częściowo dopłacała gmina? To są może pytania rzucone na rozpoczęcie naszej rozmowy. Może poprosiłbym Państwa radnych o... Może ja zacznę. Proszę bardzo. Pierwsza kwestia. Dlaczego tak wyszło? Dlatego, że obowiązuje nas ustawa o zamówieniach publicznych i został ogłoszony przetarg na odbiór śmieci. I do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, która sobie wygrała ten przetarg z racji tego, że była jedna. Natomiast co się wydarzyło potem? Następnie wójt podjął decyzję wspólnie z radnymi, że żeby rozpocząć kolejny przetarg, ponieważ już wtedy ta kwota była wysoka za odbiór tych śmieci. Został ogłoszony kolejny przetarg, zgłosił się tylko jeden odbiorca, ten sam. Cena, żeby było ciekawie, nieznacznie znowu wzrosła. I teraz, no co w tej sytuacji można było zrobić? Albo można było po prostu zagłosować, wstrzymać się od głosów, że nie podnosimy tych śmieci w ogóle, no albo
jednak podpisać umowę z tym odbiorcą, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to w najbliższych miesiącach by nam zalegały śmieci, bo nie miałby nam kto śmieci odbierać. I to jest problem, to są problemy, tutaj jest prawdopodobnie taka sytuacja, że być może, podkreślam, być może jest jakaś tam zmowa cenowa, ale tego nie wiemy. Bo wie pan, no nie ma żadnej konkurencji. Jest ustawa, jeżeli odbiorca spełnił wszelkie prawda, wymagania, no to co w tej sytuacji mogliśmy zrobić? To jest pierwsza kwestia, już raz kończę. Teraz tak, nie pamiętam, z tego co się orientuję, to ta kwota, jakie państwo proponujecie, czyli żeby gmina dopłacała, czyli chcielibyście, żeby odbiór śmieci, znaczy osoba płaciła 16 zł za od osoby. Ja to policzyłem, w gminie jest ponad 14 tysięcy ludzi, czyli dopłacalibyśmy średnio do jednej osoby 7 zł, czyli to wychodzi około na rok 1 170 000 zł. I teraz, proszę Państwa, no nie mamy takich pieniędzy. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że po pierwsze budżet jest uchwalony, nie mamy takiej rezerwy w takiej wysokości, żebyśmy mogli po prostu dopłacać do tych śmieci. A kolejna kwestia, no ja tutaj się nie będę wypowiadał za inne miejscowości, będę się wypowiadał za miejscowość swoją, Rybną. Jest bardzo wiele inwestycji, które ja osobiście chciałbym zrealizować, już nie tylko ja, ale i tutaj radni z Rybnej też, za te pieniądze. Po prostu, no, między innymi na przykład został wybudowany zbiornik Rybna Górna, nie wiem czy pani Danuta widziała. Kosztował 600 tysięcy złotych. To są ogromne pieniądze inwestycji, no, tak wspomniałem, będę mówił o Rybnej. Rybna jest wiele, nie mamy asfaltowanych dróg, w ogóle dróg nie asfaltujemy, dróg gminnych. Jest zwykły shooter, przychodzi ulewa, wszystko leży, szczególnie mówimy o, są takie, na przykład droga Bystra, tak się nazywa. Po ostatniej ulewie wszystko zjechało na dół. Taką drogę można było asfaltować. Na to są potrzebne środki. My nie mamy na to po prostu pieniędzy. To jest druga kwestia. Natomiast wydaje mi się, że w perspektywie dalszej być może, jeżeli oczywiście gdyby się w ogóle znalazły jakiekolwiek inne firmy, które chciały odbierać te śmieci, to my bardzo chętnie z tą firmą podpiszemy umowę. Mało tego, przetarg był ogłoszony dla firm, które, wszystkich firm, które się znajdują na terenie Unii Europejskiej. To jest jakiś absurd dla mnie osobiście, ale nie mieliśmy po prostu wyjścia. Tak to wygląda. Właściwie tyle miałem w tym momencie. Ja może, żeby ożywić to spotkanie i prowadzić w formie dialogu jakiegoś, od razu może od siebie dodam taką uwagę. No pan mówi, był jeden oferent. Dlaczego? I pytanie, co mogła zrobić gmina? No, ja... To co mogła zrobić? Czyli ogłosiła wielotonie informacji publicznej, że będzie przetarg. Nic więcej nie można zrobić. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek uczestniczył, bo ja uczestniczyłem. My jako gmina nie możemy jechać do jakiejś tam firmy zewnętrznej i rozmawiać, prowadzić w ogóle jakikolwiek rozmów przed przetargiem. Słuchajcie, przystąpcie do przetargu. Nikt z nas nie zamierza pójść, mówiąc kolokwialnie, siedzieć po prostu. Bo to zaraz nas ktoś oskarży o ustawianie przetargu. To nie jest tak, że wie pan, są jakieś tam firmy, zadzwonimy, wie pan, czy pan by przystąpił, nagle ktoś się potem pojawi i powie, że ustawiliśmy przetarg. Nie. Była informacja dla wszystkich, tak wspomniałem, firm z Unii Europejskiej. Niestety tylko jedna firma się zgłosiła. Może, przepraszam bardzo. Przepraszam. Nie możemy zaraz tego zrobić. Ale nie wie pan, my tego nie możemy zrobić. No właśnie. My nie możemy jeździć po firmach i z nimi rozmawiać, bo to byłoby traktowane jak... Sekundkę. To byłoby traktowane jak jakieś tam negocjacje. I to jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Przepraszam bardzo, za to nie ma pan tej sekundy. Dlaczego inne gminy mają po 13? No to nie wszystkie gminy. Jakby pan zobaczył w skali całej Polski, to z tymi problemami boryka się wiele miejscowości. Natomiast jest gmina, ja znalazłem, nie pamiętam nazwy tej miejscowości, gdzie śmieci kosztują 11 zł. Wie pan czemu? Bo to jest gmina duża, która po pierwsze ma swoją spalarnię i ma możliwość i segreguje swoje śmieci. Nas jako gminy, która ma ponad 14 tysięcy mieszkańców, nie stać na to, żebyśmy sobie zrobili swoją sortownię czy spalarnię śmieci. Niestety taka jest rzeczywistość. Przepraszam bardzo, ale chwileczkę. Chwila, moment. Przepraszam. No wie pan, w tym momencie znajdujemy się w budynku, który został ocieplony między innymi... Żeby pan przestał, bo pan sobie przyznaje głos bezpodstawnie. Odpowiada na pytanie. Może nie. Chciałbym pan ożywioną dyskusję, to pan ma ożywioną dyskusję. Nie ma problemu. Dlatego mu przeszkadzam, że on mi przeszkadzał, kiedy ja chciałem powiedzieć swoje. Wie pan, mnie ciężko zacząć generalnie. No właśnie, może to ja pana zatrzymuję. Okej, okay, no może pan próbować. I zadam panu pytanie. Okej, okay, no słucham.
które może pan częściowo powiedział na nie. Co gmina zrobiła po pierwszym przetargu? Czekała na drugim. Czy coś zostało zrobione, żeby oferentów było więcej? Tak pan wspomniałem. Odpowiedział pan dobrze. Dobrze. I kolejny przetarg. Pan odpowiedział, że nie wolno. Są inne zdania. Zaraz państwo nie powiedzą. Ale to wypowie się radca prawny, czy nie? Czy osoba, która po prostu ktoś tak wydaje? Przepraszam bardzo. Druga rzecz. Mówi pan, pieniędzy nie ma i nie będzie. No, słyszymy to. Nie tylko tutaj. Znaczy, to nie tak, wie pan. To nie jest tak, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Odpowiadam panu. Odpowiadam panu. Inwestycji w każdej miejscowości w Polsce. Inwestycji w każdej miejscowości jest tak dużo, że każdą ilość pieniędzy jesteśmy w stanie wykorzystać. Tyle. Pan już powiedział. Więc dlaczego mamy, dlaczego będziemy dopłacać do śmieci? No dobra, to może zróbmy tak. Proszę zrobić listę danej miejscowości, czego nie robimy w danej miejscowości, w zamian za to będziemy płacić za śmieci. Nie ma problemu. Proszę zrobić Rozumiem. No to proszę nie mówić. Zróbmy może zebranie w Rybnej, czego nie zbudujemy, w związku z tym, że będziemy płacić za śmieci. Nie ma problemu. Może pan sobie zwołać swoje zebranie i przemawiać. Tu obowiązuje dyskusja. Nie mam takiej potrzeby. No to proszę bardzo. Druga rzecz, bardzo krótko i oddam państwu głos, jest taka. Pan mówi, pieniędzy nie ma i nie będzie. Na Wianki Czernichowskie poszło ponad 200 tysięcy. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni chcą się wypowiedzieć? Ja prosiłbym pana przewodniczącego o parę słów jako reprezentującego radę i potem oddamy państwu głos. Proszę państwa. Pan Zbigniew Kędzierski. Proszę państwa, każdorazowo wykonawca był wybierany w formie przetargu. Poprzednie przetargi były podpisywane, poprzednie umowy były podpisywane na 2 lata. I ten przetarg, który został ogłoszony w marcu pierwszy, też był założeniem 2-letniej umowy. Niestety cena, o czym już tutaj było mówione, cena była bardzo wysoka. W związku z tym wójt zdecydował się na unieważnienie przetargu i ogłoszenie kolejnego przetargu w nadziei, że cena być może będzie niższa. I co wójt zrobił? Wójt powiadomił firmy, które mają odpowiednie koncesje i pozwolenia na tego typu prace, na wykonywanie tego typu prac, że gmina Czernichów ogłasza przetarg. Chociaż informacja o przetargu była we wszystkich możliwych mediach ogłoszona. Ale żeby nie było zarzutu zaniechania, o którym tutaj słyszymy, taka informacja została przekazana do firm, które funkcjonują na naszym terenie. Niestety do drugiego przetargu również zgłosiła się tylko jedna firma, MPGO, i cena była bardzo podobna, nawet troszeczkę wyższa. Proszę państwa, ja nie będę tutaj mówił o podejrzeniu zmowy między firmami. Każdy sobie może to ocenić sam. Ja też mam swoje zdanie na ten temat, ale mamy fakty. Jest przetarg, została złożona jedna oferta. Gmina miała podpisaną umowę z tą firmą MPGO do końca czerwca tego roku i były w zasadzie dwie możliwości, może trzy. Pierwsze to nie podpisywać umowy, tylko czy państwo sobie wyobrażacie gminę, w której nie będą odbierane śmieci, bo ja sobie tego nie wyobrażam. I nie chciałbym dożyć takiego momentu, kiedy w gminie nie będzie firmy, która się zajmuje tego typu usługą. Druga możliwość to skalkulowanie tej ceny dla mieszkańca, powiedzmy na poziomie 15 zł czy 16, jak państwo proponujecie. Tylko z budżetu trzeba znaleźć w każdym miesiącu około 100 tysięcy złotych na dopłacenie. I trzecia możliwość, skalkulować i przełożyć ten ciężar finansowy na mieszkańców. Proszę państwa, na mieszkańców, to znaczy na mnie również, na państwa radnych również. To nie jest tak, że ja nie jestem masochistą, ja nie jestem samobójcą i nie robię sobie sam dla siebie takiej przysługi, że zamiast, nie wiem, 15 czy 16 chcę płacić 20, czy nie chcę płacić. Ale jestem obywatelem, jestem mieszkańcem tej miejscowości i również mnie to dotyczy mojej rodziny. I też płacę 23 zł. Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ
w gminie, w budżecie nie znaleźliśmy takich pieniędzy, żeby dopłacać, tak jak mówię, około 100 tysięcy, nie wiem, może mniej, w zależności jakbyśmy tą stawkę skalkulowali, nie było takich pieniędzy. Państwo proponujecie w tym momencie 16 zł i przedstawiacie projekt uchwały. Bardzo fajnie. I mnóstwo ludzi się podpisało. Ja też bym się chętnie podpisał, gdybym nie ciążyła na mnie odpowiedzialność i gdybym nie miał tej wiedzy, którą mam, i gdybym nie był odpowiedzialny po części za tą sytuację, to też bym się bardzo chętnie podpisał. Ja też bym chciał płacić 16 zł. To przepraszam bardzo, co w takim razie wójt zrobił? Dalej kontynuuje to pytanie. Przepraszam bardzo, skończę. Proszę. Proszę Państwa, został złożony projekt uchwały i jednej rzeczy mi w tym projekcie czy w uzasadnieniu brakuje. Wskazania, skąd gmina ma wziąć w budżecie, tak jak wspomniałem, około 100 tysięcy złotych miesięcznie. My jesteśmy przed rozmowami, jesteśmy przed kolejnym czy ponownym pochyleniem się nad tym tematem, nad tym problemem, bardzo poważnym problemem. Czekamy w tym momencie na opinię radcy prawnego, czekamy na opinię pani skarbnik i działu finansowego, jakie będą skutki i skąd możemy wziąć 1 200 000 zł w skali roku, żeby, jeszcze zapomniałem dodać, umowa została podpisana na rok. W związku z tym, że ta kwota wyszła taka wysoka, wójt zdecydował się wspólnie z radą na podpisanie umowy tylkorocznej. Być może się coś zmieni. I bardzo proszę, ja wiem, że są gminy, które płacą, ale po, nie wiem, 11 zł, 15 zł, bo najwięcej jest gmin takich, które płacą od 15 do 20 zł w tym momencie. Tylko proszę Państwa, nie znamy, szczegółów tej umowy. Proszę sobie wziąć pod uwagę, że każdy z nas ma odebrane śmieci, wszystkie, w każdej ilości. Nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby każda ilość śmieci była odebrana. Teraz może proszę jeszcze zwrócić uwagę na to. To nie jest argument, może jest argument, ale to nie jest argument, którym ja się chcę bronić. Wszystkie przetargi, większość przetargów, które w tej chwili są rozstrzygane, wychodzą bardzo wysoko. Podam tutaj dla przykładu. Gmina Przewinia i Szmanowice, przetarg unieważniony przed 2 tygodniami, 36 zł. Gmina Proszowice, też około 30 zł. Gmina Krzeszowice jest po rozstrzygnięciu przetargu, też ogromna kwota wyszła. Gmina Liszki też jest po przetargu, też są problemy z ceną. Proszę Państwa, jesteśmy w bardzo dziwnej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek firm, które się zajmują tego typu działalnością. Dobrze, to może przerwijmy na chwilę. Oczywiście Pan Przewodniczący jeszcze może brać udział w dyskusji. Teraz Pan się zgłosił, ale damy głos teraz już może publiczności. Ja bym tylko prosił, jeżeli Państwo nie chcecie się przedstawiać, to przynajmniej miejsce zamieszkania, czy Rusocice, czy Kamień. Proszę bardzo, Pani. Nie z Bytkowice, mieszka moja rodzina. I oni za śmieci, proszę Pana, płacili do tej pory 5 zł przy dwukrotnym odbiorze w miesiącu. Na chwilę obecną była wielka awantura w gminie, było też zebranie, bo podwyższyli im śmieci o 4 zł i na chwilę obecną płacą 9 zł. Przepraszam, jaka gmina? Spytkowice. Proszę Pana, to jest 4 km poza naszą granicą, bo Spytkowice się kończą między Łączanami a Ryczowem. Ryczów podlega pod Spytkowice. Każdą ilość śmieci biorą za 9 zł. To może w takim razie, skoro Państwo radni nie chcą się do tego przyczyniać i nie chcą się komunikować, bo sami powiedzieli, że będzie nakręcany projekt, to niech wójt gminy Czerwonów pojedzie do Pana Krystiana Mariusza, on jest wójtem gminy Spytkowice, i niech się zapyta, jak oni to robią. No ja bym tu dodał, jak oni to robią, także gmina potrafi sobie gospodarować. To ja wpadnę w słowo tylko Pani, że jak wiem, w gminie Liszki było 4 oferentów.
jak to możliwe, że tam się zgłosili i nie ma oskarżenia o stawianie przetargu, a w gminie Czernichów tylko jeden? Proszę bardzo, pan chciał... Przepraszam pani, ja tylko jedno słowo. Proszę pana, jeżeli pan... Proszę sprecyzować, co pan teraz powiedział. Doprecyzować. Jakie ustawianie przetargu? Kto ustawiał przetargi? To... Bardzo proszę, kto ustawiał przetarg? Bo to jest, bardzo poważne wypowiedzi. Powiedziałem, że w gminie Liszki było czterech oferentów i nikt nie oskarża ich o ustawienie przetargu. To znaczy, że pan nas oskarża o ustawienie przetargu? Proszę bardzo. Przepraszam, to jest oczywiście nagrywane filmowo. Tak, nagrywane jest. Proszę państwa, ja może to szerzej powiem, w ogóle śmieci, no nie jest to tylko problem gminy, ani powiatowej, też krajowy, to w ogóle unijny. Z jednego prostego względu, od dwóch lat Chiny przestały importować śmieci, powstała górka śmieci w ogóle w Unii Europejskiej. Polska w tym momencie jest gigantycznym importerem śmieci. My sprowadzamy sobie niemieckie, francuskie śmieci. I sukcesywnie w każdym kraju unijnym rosną różnego rodzaju opłaty środowiskowe. I firma, która wywozi śmieci, całe lata płaciła za tonę odpadów, którą złożyła. Taka opłata jest u marszałka województwa 25 zł. Ta opłata skoczyła na 120, w tym roku na 170. Od stycznia ta opłata wynosi 270. Problem, proszę państwa, ze śmieciami jest taki, że on prawdopodobnie będzie narastał. Z jednego bardzo prostego względu. No i są po prostu wymagania ekologiczne. Trzeba recykling prowadzić, trzeba to wszystko utylizować. To są gigantyczne koszta. Przetarg, który był ogłoszony, to był taki przetarg unijny. 3 miesiące wcześniej każda firma z Unii mogła się zgłosić. Jedne firmy się zgłaszają, tak jak pan tutaj mówi, do Liszek, bo trzeba wieźć na wysypisko 10 km śmieci. Z innego miejsca trzeba wieźć 20-50 km. W Krakowie, gdzie w bloku mieszka 100 lokatorów, śmieci są 26, 28, 32. Złote. To bardzo różnie wygląda. Dlaczego w innych gminach jest inaczej? Po pierwsze, być może albo mają własne stanowisko, potrafią po prostu bardzo obniżyć koszta, albo druga możliwość jest taka, że po prostu bardzo dużo dopłacają do wywozu tych śmieci. Podam przykład gminy, która jest po sąsiedztwie Alwernia, ma prawie tak jak my 15 tysięcy mieszkańców. Budżet mają ledwie 40-milionowy, my mamy budżet 60-milionowy. My mamy inwestycje na poziomie 20 milionów, oni 8. Więc pytanie jest takie, jeżeli państwo chcą... To ile płacą? Spokojnie, 20 zł płacą w Alwernie. 20 zł płacą i płacą te 20 zł od stycznia, bo skończył im się po prostu ten cykl, na jaki była zawarta umowa. Jakie 20 zł? I teraz jest pytanie takie, proszę państwa, albo po prostu możemy w formie uchwały... Kto wie, że śmieci przepraszam, może nie wolno, niech pan zakończy. Albo ale po prostu znajdujemy... Może to zdjęcie, przerwie pan, bo może oni płacą za te śmieci więcej tam, co je odwożą, bo ludzie segregują śmieci, a oni przyjadą za jednym samochodem wszystko do środka i dziękuję. Tak. Nie jest tak, to tak, czego pan kładnie? Proszę mówić pojedynczo, pojedynczo. Pani chciała? Proszę bardzo. Może proszę powiedzieć. Czyli generalnie... Moment. Generalnie jest opinia taka, że koszty... Zaraz. Nie mówmy wszyscy, bo nie... Nie zrozumiemy się, jeżeli wszyscy będą mówić jednocześnie. Rozumiem, wypowiedź jest taka, firma odbierająca śmieci nabija sobie koszty przez niedbalstwo, a za to płacimy, jest taka opinia. Jest opinia, zgadza się. Proszę bardzo. No właśnie, to się powtarza, słyszałem to wiele razy, ludzie widzą, jak to jest zbierane. Proszę bardzo, proszę bardzo, moment, teraz pan. Poprzedzona była ta podwyżka spotkań z mieszkańcami, pytali się dzisiaj ludzi, czy mają pieniądze? Ale to wygląda nie tak. Ja mam prośbę, pan jeszcze raz powiedział, bo ja panu wytrzymałem, bo tutaj kolega przeszkadza. Ja chętnie odpowiem. To
Dobrze. Czy to jest do pana pytanie? Tak, no to ja sobie. Pan się zapytał, że gmina mówi, nie ma pieniędzy. Czy zapytała mieszkańców, czy mają pieniądze? Nie, bo na podwyżka była poprzednia spotkania z mieszkańcami. No nie była. No nie była. Prawdopodobnie połowę nie przynieśli pieniądze. No nie, no wie pan, no to się nie przetarł. Przepraszam. No to ja panu mogę powiedzieć. Dobrze, ja bym sformułował to pytanie tak, które zresztą jest... Mogę skończyć? To jest ludzi starszej, mają niskie renty. Schorowani płacą ciężkie pieniądze za radę. I on teraz będzie, czy lekarstwo kupić, czy płaci za śmieci. Ja pana rozumiem, i tak z łatwością ręka do góry? Cztery osoby, no ale jedna osoba tu się wstrzymała. Wie pan co, generalnie chodzi o to, że jeżeli byśmy nie zagłosowali za tym, żeby podczas umowy, to śmieci po prostu teraz zalegały i tyle. No tak, czyli to mamy sytuację w tym momencie. Odpowiedź jest taka, nie mieliśmy wyjścia. No tak, no, no nie. Nie było wyjścia. Nie grali się, że twojego wydarzenia są wyjści. Ja bym może tutaj jeszcze dorzucił do pana pytania taki problem szerszy, że wiadomo, no, ludzie raczej pieniędzy nie mają, a jak na ogół i nie chcą płacić, a z drugiej strony, jeżeli wy stoicie przed koniecznością, to czy nie wzięliście pod uwagę tego, żeby jednak nie robić tego skokowo, jednorazowo, tylko może etapami jakimiś. Tak, to jest pytanie do państwa radnych. Czy brali pod uwagę taką również możliwość, czy nie? Chociaż z państwa wypowiedzi wynika, że nie, no bo pieniędzy nie ma. Oczywiście, ale proszę, proszę pana, oczywiście, że braliśmy pod uwagę, tylko czy państwo sobie też wyobrażają, że nie wiem, co dwa miesiące mamy podnosić, co trzy miesiące? No i co musi to się, no. Te koszty muszą się też w miarę możliwości bilansować. A raz na rok na przykład, nie? Nie? Jak na zwrotek mamy roczną. No, rozłożyć to tak, żeby co roku dochodziło trochę. Uwaga, uwaga. Dobrze, teraz pan. Proszę bardzo. A czemu panie radno? Ja bym ponosił w każdej co miesiąc. I nigdy by ludzie nie byli pogodni. A wy chcecie naraz już. No dobra, czyli to jest ta sama opinia, to zostało zrobione zbyt drastycznie. Dobrze. Gmina musiała tego płacić. Dobrze. Tam jest to do gniewa napisali. Dobrze. Proszę bardzo, może jeszcze jeden głos i pan dokończy. A ten bielak jest po to, żeby płacił. Ale przypomnę, my też jesteśmy mieszkańcami tej gminy. Też i też płacimy. Tak samo jak wszyscy. Obracujemy. Czy ktoś jeszcze chce się... Może na razie nie. Za chwilę. Przyjazna gmina mieszkańcowi. Otóż przeszedłem na emeryturę, mieszkam w Brzuszczycach, pojechałem do gminy, no zameldowałem się, no i zaświadczenie, żeby ściągnęli mnie na listę w sprawie wyborów, żebym był, robił głosował tutaj, nie? No wypełniłem druczek, pani mi mówi, o trzeba jechać porządne, nie? Bo chciałem po prostu przedłużyć, bo miałem, pojechałem porządne, wypełniliśmy druk, oddałem, o proszę jechać na spółdzielki. Bo tam są księgi, numer ciąg wieczystych jest elektroniczny. No to znowu do gminy, na spółdzielki wyciągnąłem, formularz wypełniłem i dopiero się... I teraz sobie wyobraźcie państwo staruszkę, która przyjdzie coś załatwić i tak ją będę doganiać. Tyle będzie to zarobić. To proponuję po spotkaniu, bo teraz mamy śmieci. Kto w sprawie śmieci chce się wypowiedzieć jeszcze? To może pan radny dokończy i wtedy pani. Proszę bardzo. No, to znaczy, proszę państwa, poza tym firma, jak po prostu składa ofertę, zawsze pisze jakieś, wiadomo mniej więcej czym, jakie koszta, czym są, jest to spowodowane. No i oprócz kosztów takich, które w związku z transportem, z pracą, z tymi opłatami środowiskowymi, no to jest jedna bardzo ważna rzecz, że po prostu przyrasta bardzo dużo ilość śmieci, zwłaszcza opakowań plastikowych, to są zakupy robione w sklepach typu Lidl, Biedronka. I po prostu tych odpadów jest bardzo dużo. Tam prawie ta, sprawdzałem tą wielkość w ciągu cyklu tam 4-letnim, to prawie o 100% wzrosła ta liczba odpadów po prostu.
Więc nie mówię, no prawdopodobnie no, problem jest taki, że jest X firm na rynku, one sobie ten rynek podzieliły i skoro u nas wpływa jedna oferta, gdzieś tam wpływa jedna oferta, no to gmina jest jakby postawiona pod ścianą. I no, jeżeli mielibyśmy dowody, no to jest urząd antymonopolowy, można go powiadomić, można wszcząć dochodzenie, ale takich dowodów ja nie posiadam, że się ktoś z kimś dogadał. Bo jest to co najmniej dziwne, że jedna firma bierze udział w przetargu, ale w ogóle na wiele rzeczy, na drogi, na inne rzeczy zgłaszają się jedna firma. W wielu miejscowościach są firmy, które nie dochodzą do skutku, bo cena, którą proponują gminy, powiaty, województwa jest za niska. Tak jest budową autostrad i ze wszystkim. No więc albo jest to po prostu na rynku tak, firmy mają tak dobrze, że mogą składać po prostu tego typu oferty, no albo się dogadali w jakimś sposób. Dobrze, ale wiemy jest jak jest i nie ma tutaj moim zdaniem potrzeby narzekania jak jest. Raczej byłoby pytanie, co w tej sytuacji zrobiła gmina, żeby sobie z tym poradzić. I może ja zapytam Państwa, bo z tego, co Państwo radni mówią, to wynika, że nic nie mogła zrobić oprócz ogłoszenia sięgającego do Brukseli. Natomiast może Państwo w takim razie wiedzą, co można zrobić. Tu Pan mówił, że powywieszać karteczki chociażby gdzieś, tak, prawda? Zawiadomić gminy. Czy takie działania były podejmowane? Czy Pan jest poważny? Może Pan w ogóle mówi? Proszę Pana, napędza Pan ludzi, robi Pan tutaj montezm, ludziom. Proszę się zachowywać poważnie. Skoro nas Pan tutaj zwołał i chcemy porozmawiać z mieszkańcami, bo ich szanujemy i chcemy merytorycznie rozmawiać, być może ktoś z Państwa ma pomysł, ale bardzo proszę, mówmy o pomysłach poważnych. Niech Pan sobie nie żartuje, bo w tej chwili to Pan albo nas lekceważy, albo mieszkańców lekceważy i robi Pan sobie tutaj żarty z tej sytuacji. Co Pan chce tutaj? Chce Pan nas pokłócić, żebyśmy się pokłócili, żebyśmy się pobili? Tego Pan chce? No, ja proszę nie... prowadzić tą rozmowę. Ja nie będę Pana kłócił. Tak, żeby dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę. Proszę. Bo karteczka gromy 23 zł, ale zrobimy tak, że nie od osoby, tylko od kosza. Ja mam na przykład jest na 4 osoby, mam jeden kosz, nawet nie cały. I też muszę zapłacić prawie 100 zł. A z jakiej racji za jeden kosz 100 zł? Trzeba przeliczyć ta ilość śmieci. Proszę Pana, no? jakiś czas temu, jak był tworzony ten system, który dzisiaj funkcjonuje, też rozważaliśmy różne możliwości. I taką możliwość też. Natomiast doszliśmy do wniosku wtedy, przy pierwszej umowie, że taki system będzie, no nie wiem, najbardziej sprawiedliwy, najbardziej odpowiedni dla struktury naszej gminy. Wydawało nam się, że po latach, że to dobrze funkcjonuje i jest to w miarę sprawdzony i sprawiedliwy system. Natomiast ja rozumiem, że Pan ma taki pomysł. Sąsiad ma inny, ktoś ma jeszcze inny. Tylko proszę Państwa, ktoś musi zdecydować. Taka jest sytuacja, że to Rada musi zdecydować, wybrać z tych wielu pomysłów jeden system. Taki został założony i na dzień dzisiejszy nam się wydaje, że nie jest problem systemu. Problem może być, nie wiem, jednokrotnego wywożenia, dwukrotnego wywożenia i problem jest oczywiście ceny. Natomiast wydaje mi się, że sam system, który funkcjonuje już od wielu lat, jest dobrym systemem. Rozmawialiśmy o tym również, że rzeczywiście, gdyby byłaby taka szansa, żeby częściej wywozić te śmieci, to jak najbardziej takie pytania, to pierwsze, jakby też tak stwierdzenie, że na łatwo przyszło, absolutnie na łatwo, proszę nam wierzyć, nie przyszło, bo to były naprawdę burzliwe dyskusje i włosy nam stawały dęba i opadały, ponieważ my też płacimy za te śmieci i też rozmawialiśmy, co by było i pytaliśmy wójta, jak można byłoby zrobić, żeby na przykład było dwa razy w miesiącu. Więc te wszystkie pomysły związane z tym, żeby było częściej, generują dodatkowe koszty. A co by powiedział wtedy? Właśnie. Ja mam listę, nie rozwijaj firmy, nie rozwijaj. Jakby firma taką ofertę na taki wywóz, na taką częstotliwość, w tej kwocie jakby jest złożona. Jeżeli chcielibyśmy częściej, podejrzewam, że oni by to zrobili. Natomiast obawiam się, że ta kwota była...
bardzo, może przepraszam. 30 zł co tydzień. Za ile? No pan mówi, że 30 tam złotych, nie? Ale w ale Krakowie wyłożą dwa razy w tygodniu za 30 zł. Proszę państwa, proszę mówić pojedynczo. Może pani wstanie i powie głośno. No pani słyszy. No pani słyszy, ale inni nie słyszą, ja nie słyszę. No ja mówię, że mogłoby być to 23 zł, ale dwa razy w miesiącu. Kraków ma 30, no niech ma, ale dwa razy w tygodniu wyjeżdża na zorzynę. Jeśli 21, dwa razy w tygodniu, 24. Pani chciała? Proszę bardzo. Proszę o ciszę. Ten mandat polegał na tym, że radni będą coś robić. Będą nie tylko podnosić rękę na głosowaniu, ale że będą coś robić. I proszę państwa, ja oczekuję osobiście od państwa tego, żeby państwo się zainteresowali tym, jak ościenne gminy współpracują, jak ustaliły przetarg. Może trzeba porozmawiać z tymi firmami, które są w ościennych gminach. Może one będą chętne 4 km przyjechać do nas za cenę nawet 15, jeżeli w gminie Stytkowice płacą 9 zł. Bo ja bym była chętna nawet dołożyć do 9 zł 6 zł i uważam, że 15 zł by każdy dołożył. No ale trzeba się zainteresować. Gmina Stytkowice, przepraszam bardzo, do nas nie przyjedzie. Bo my jesteśmy tym zainteresowani. Więc państwo jako radni powinni jechać do wójta do gminy, albo wójt gminy Czerwinów powinien pojechać do wójta gminy Stytkowice, zapytać, jak to tam funkcjonuje. Może oni nam podpowiedzą, skoro jesteście bezradni, no to niestety może ktoś nam podpowie. Jeżeli można, wie pan co, ja się przesiądę, bo nie widzę. Pomysł, żeby jechać do ościennej gminy, wydaje mi się, że jest dobrym pomysłem. Natomiast pomysł, żeby jechać i rozmawiać z firmami jest bardzo złym pomysłem. Ja już to wcześniej powiedziałem, dlaczego. Nie można tego zrobić. Przynajmniej ja na pewno tego nie zrobił, bo nie zamierzam potem się tłumaczyć w prokuratorze, tyle. Natomiast tak wspomniałem, pani pomysł zresztą, żeby rozmawiać na przykład z innymi samorządowcami, wójtami innych ościennych miejscowości, jak oni to zrobili, że mają mniejszą opłatę, czemu nie? A czy państwo wpadli tyle, na ten pomysł wcześniej? Chodzi mi o państwa radnych, którzy by się zapytali choćby radnych z innej gminy, jak oni zamierzają to rozwiązać. Czy państwo prowadzili takie rozmowy? Ktokolwiek? Nie wygrali, może tak, trzeba było już wtedy działać. Albo nawet przejść po wsi, przepraszam bardzo, i zapytać się ludzi, jakie mają pomysły. Jakby ktoś przyszedł do mnie, to ja bym powiedziała, proszę jechać do gminy Stytkowice, tam jest Mariusz Krystian wójtem, zapytać, jak on robi, żeby tańsze śmieci. Ale wie pan, bardzo przepraszam bardzo, gmina Brzeźnica, pan sobie udziela sam głosu. Proszę o ciszę, bo nie słychać, nie nagra się. Proszę bardzo, pan. Szanowni państwo, ja postaram się odpowiedzieć na tą sugestię, o której mówiła pani odnośnie pana wójta Krystiana ze Spytkowic. Proszę państwa, no, u nas naprawdę wysoka cena jest, ale po ogłoszeniu, że u nas będzie ta cena 23 zł, to ja osobiście próbowałem rozeznać cenę śmieci za Wisłą, bo przecież mam kontakt z tymi ludźmi i wiedziałem, że tam jest tak tanio, tam jest niesamowicie tanio. I proszę państwa, co się okazuje? Nie wójt Krystian, nie gmina Spytkowice, starostwo wadowickie, powiat wadowicki wybudował na swoim terenie własną własne wysypisko śmieci. Nie wiem, czy już mają spalarnię swoją. Mają w Choczni własne wysypisko śmieci. Choczni. I proszę państwa, dlatego tam jest tanio. Z firmą, tam obsługuje firma Empor. Rozmawiałem tam z tymi pracownikami. I to nie jest tak, że ten wójt dobry, ten wójt zły. Jedźcie do wójta Krystiana. Tam się dowiedziałem. Powiat wadowicki ma swoje wysypisko w Choczni i ta cena jest taka, jaka jest. No jest niebotycznie niska. No. Jak ona po podwyżce jest chyba 9 zł w powiecie wadowickim. Proszę bardzo, przepraszam. I we wszystkich pewnych to już... Proszę bardzo, pan się zgłosił. No nie wiem, może, ale proszę pani, przepraszam bardzo, no, rozmawialiśmy o gminie Stytkowice, nie mówmy o Skawinie, bo ja nie mam pojęcia, może Skawina ale dopłaca. Proszę mówić pojedynczo, pan się zgłosił. Tak, ja chciałem zapytać, żebyśmy wrócili jeszcze na chwilę do tego przetargu, bo
Pan Stanisław tutaj mówi, że no, oni tam mają na terenie starostwa palarnię czy wysypisko i to stąd jest spowodowane, że te koszty są mniejsze. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, no bo mówicie Państwo tutaj, że przetarg się odbył, umowa rozumiem, że jest podpisana, tak? Tak. Umowa jest do lipca przyszłego roku. Ale przy przetargu, jeżeli wpłynęła oferta, ktoś składa ofertę, no to on musi skalkulować jakąś tą cenę, prawda? Ta cena musi z czegoś wynikać. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak to się dzieje, że do tej pory cena wynosiła, nie wiem, ile, 9 zł? No, średnio 8. Średnio. I nagle ta cena jest trzykrotnie większa. Chciałbym się dowiedzieć po prostu, skąd to wynika. Co na to wpływa, że ona musi być aż trzykrotnie większa? Czy to jest, nie wiem, odległość, transport, czy to jest koszty śmieci, które muszą tam sprzedać komuś, co ty sobie uważasz? No skąd to wynika? No ja rozumiem, że wszystko drożeje w Polsce. Mamy tam teraz czas, że coraz więcej, wszystko jest droższe, prawda? Ale żeby w takim stopniu to podrożało, to mnie to dziwi. Ja bym chciał, no właśnie, wyjaśnił, skąd się bierze taka rozsądna. Ja bym to można. Moment, bo ja dopełnię to pytanie, bo to pytanie może nie jest najlepsze w tej wersji, na które Państwo odpowiedzieli, bo drożeje wszystko. Chodziłoby o to, jakie koszty ten właśnie oferent przedstawił, czy przedstawił, nie wiem, bo co do tego ma wątpliwości. Czy była analiza kosztów tego oferenta i czy Państwo ją w pełni poznali i uznali? No dobrze, to już wiemy. Proszę bardzo, pan Kędzierski. Proszę Państwa, czy Państwo sobie wyobrażacie sytuację taką, że prowadzicie przedsiębiorstwo i składacie gdzieś swoją ofertę i ta oferta opiewa na sumę X i osoba, która ogłasza przetarg, wypytuje Was, domaga się, nie wypytuje, bo wypytywać może, tylko domaga się szczegółowego wykazu wszystkich kosztów, a jeżeli się okaże, że w moim przekonaniu, ponieważ ja byłem zamawiającym, w moim przekonaniu, nie wiem, on płaci za dużo pracownikom, oczywiście opłaty środowiskowe nie podlegają żadnej tutaj kwestii, muszą być zapłacone i to są wysokości powszechnie znane. Natomiast, nie wiem, ponieważ za dużo płaci pracownikom, ponieważ sobie chce kupić lepszy sprzęt do obsługi tego zlecenia i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, proszę Państwa, nikt nie ma obowiązku tłumaczyć się, dlaczego sobie skalkulował tak wysoką cenę, czy tak nisko, oczywiście. Natomiast po pierwszym przetargu wójt rozmawiał ze wszystkimi wójtami, burmistrzami, prezydentami, którzy mogliby podpowiedzieć, w jaki sposób zadziałać, żeby do drugiego przetargu stawiało więcej firm, żeby była większa szansa na niższą cenę. Proszę Państwa, to nie jest tak, że wójt jest zamknięty w gabinecie, tylko wójtowie, burmistrzowie i prezydenci spotykają się i tam się wymieniają różnego rodzaju informacjami na temat śmieci, na temat wody, kanalizacji, inwestycji wszelkiego rodzaju. I to też jest źródło dla nich bardzo pomocne przy prowadzeniu, przy funkcjonowaniu gminy. I również radni, więc to nie jest tak, że nikt się niczym nie interesuje, został ogłoszony przetarg i nikt nie zainteresował się, dlaczego w Spytkowicach jest taka niska cena, dlaczego w Skawinie jest niższa cena, dlaczego w innych gminach jest niższa cena. Oczywiście, że ta analiza była i firmy, to powtórzę jeszcze raz, bo ja o tym mówiłem, firmy wszystkie możliwe, również firma, o której mówił pan sołtys, Empol, również była zawiadamiana o tym, że gmina Czerników ogłasza przetarg na obsługę gospodarowania odpadami. To ja bym tylko dodał, jeżeli były takie rozmowy, dlaczego nic o nich nie wiemy? Gmina ma chyba 4 strony internetowe, ma gazetę, mieszkańcy nic na ten temat nie wiedzą,
i w zasadzie możemy powiedzieć, no pan mówi, że było, no ale gdzie są na to dowody jakieś? Proszę pana, wójt rozmawia, no to jak jest wójtem, to rozmawia. Równie dobrze może się pan zapytać, dlaczego dziesiątki spraw, które są podejmowane w gminie, w urzędzie nie są publikowane i nie są udostępniane. Może pan zawsze taki zarzut postawić. No i w każdej sprawie, no pytanie tylko, czy do jakiej szczegółowości, jak bardzo szczegółowe muszą być informacje podawane, czy w każdej sprawie. No to jest jakieś, brniemy w jakieś szaleństwo. No nie brniemy w szaleństwo, tylko w tak ważnej sprawie. Każda proszę pana, każda sprawa ma swoją wagę. Dla jednych mieszkańców ta sprawa, dla innych inna sprawa. Ale dla wszystkich ma znaczenie to, że się ich bije po kieszeni. To jest najważniejsza sprawa dla radnych między innymi. Przepraszam bardzo. Proszę. 1200. Około 100 tysięcy miesięcznie. A ile kosztowało wiatki czerniowskie? Ponad 200 tysięcy. No to więc właśnie. To dwa miesiące. Jeżeli nie ma dopłaty do śmieci, to skąd pieniądze są na wiatki czerniowskie? Czyli ludzie sponsorują te wiatki, tak? Proszę państwa, pierwsza decyzja, którą podjęła rada, uznała, że w budżecie gminy nie ma środków na to, żeby dopłacać do śmieci. Jesteśmy przed kolejną rozmową, przed kolejną decyzją spowodowaną złożeniem wniosku przez Komitet Obywatelski, przynajmniej niektórych państwa poparciu. To będzie analizowane. Natomiast takie pytanie, bardzo dobre pytanie. Tylko możemy również postawić pytanie, czy zamiast, nie wiem, drogi na przykład Rusocica, która jest budowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i droga w Rybnej, bo dwie drogi są, czy nie powinniśmy z tych dróg zrezygnować i też dopłacić do śmieci, Kolejna rzecz, czy nie powinniśmy zrezygnować z dofinansowania do komunikacji publicznej, kosztuje to kilka milionów złotych rocznie, ponieważ nie jest to tak, może ważne dla niektórych osób, szczególnie dla tych, którzy nie korzystają z komunikacji publicznej. Proszę bardzo. Tak, możemy tworzyć. Po drodze jeździ każdy, a na wianki nie idzie każdy, bo babca co ma 80 lat, na wianki nie pojedzie do czerwienia. A ja pana zapewniam, że po tej drodze w Rusocicach nie każdy pojedzie. Zapewniam pana i po tej w Rybnej też nie każdy pojedzie. Jeżeli mogę powiedzieć, wydaje mi się... Nie, przepraszam bardzo. Ale to jest odmiany... Będę musiał wyjść, bo to bez sensu. Za chwilę. Chciałem odpowiedzieć. Ale proszę mówić pojedynczo. Mogę? Nie. Proszę pana, jesteśmy przed decyzją. Może rzeczywiście taka decyzja... Nie, proszę, bo to przeanalizować przed tym przetargiem, czy można zrezygnować z tych wianków. Może przed przetargiem nie staliśmy, proszę pana, w ogóle nie chodziło w grę opcja jakiejś oszczędności, dofinansowywania odbioru odpadów. Dobrze, przepraszam bardzo. Tu się, momencik, zgłasza przedstawiciel naszej inicjatywy. Może proszę posłuchać. Jeśli można, Remigiusz już Dyduła z Przeginii Narodowej. Szanowni Państwo, ja przed przyjściem tutaj, jeszcze dużo wcześniej zresztą, jak nasza inicjatywa była, przejrzałem sobie protokoły z postępowań, czyli przetargowe. One są ogólnie dostępne, każdy może je obejrzeć. No, ponieważ ja prawie 20 lat pracowałem w przetargach budowlanych, więc siłą rzeczy mnie to interesowało, jak to wygląda. Jak również pozwoliłem sobie na wykonanie pewnych obliczeń, no, które brałem, dane do nich brałem czy z internetu, czy właśnie chociażby z tych protokołów przetargowych. I w mojej ocenie te postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były jak najbardziej prawidłowe i urzędnicy gminy, czy generalnie gmina, zrobiła dokładnie to, co przepisy prawa wymagały, czyli oszacowali wartość zamówienia, przeznaczyli pewną kwotę na realizację tego zamówienia. Aha, bo bardzo ważne, w przetargu była kwota ryczałtowa, czyli nie, że tam 22-3 zł od osoby, tylko na przykład na rok tam 3 500 000, a jak gmina sobie to sfinansuje, jak podzieli, to już wykonawcy to nie interesuje, tylko jest kwota ryczałtowa. Rzeczywiście, no tu nie chcę jakoś za dużo mówić, ale wygląda na to, że może to nie jest zmowa cenowa,
ale jest to jakiś taki podział terytorialny, gdzie no, niewiele można zrobić. Tu albo musiałaby Najwyższa Izba Kontroli, albo prokuratura, nie wiem, jakieś śledztwo. Natomiast dopóki dowodów nie ma, no to jest, no jest jak jest. Ja tylko powiem tak, może tak, wiem, że nikt nie lubi słuchać liczb, ale rzeczywiście w przetargu w tym 2017 roku była kwota ryczałtowa na 2 lata 2 miliony prawie 500, 2,460. W przetargu tym pierwszym, który miał być na 2 lata, gmina oszacowała wartość na 2 miliony 944, no czyli tam rozumiem, że urzędnicy jakoś tam sobie, prawda, to podnieśli cenę, bo wiadomo, że więcej śmieci, prawda, ceny ogólnie rosną. Natomiast oferta była aż na 6 milionów 600. To jest bandyctwo, ja bym to tak określił. To co było. No i decyzja gminy, żeby ten przetarg unieważnić, no była w moim przekonaniu jak najbardziej słuszna. Nie wolno po prostu dać się tak, no, tak kolokwialnie powiem, strzyc za wszelką cenę. I później zaproszono 5 firm do złożenia ofert. I z tych 5 złożyła tylko jedna, ta, która wcześniej jeszcze podniosła troszeczkę cenę. Także no, to moje przekonanie o tym takim monopolu, no poszlaki są dość duże. No i teraz pytanie, co zrobić? No, tak jak tu pan przewodniczący mówił, czy któraś z pań, już nie pamiętam, no czy zostawimy gminę, prawda, zaśmieconą, czy jednak spróbujemy coś zrobić? No oczywiście, że całe szczęście, że ten przetarg tylko na rok, także jest szansa, że jak się skończy ta umowa została podpisana na te prawie 3 miliony 500 tysięcy, ale ona się kiedyś skończy, trzeba będzie jeszcze raz może rzeczywiście zintensyfikować działania, szukać jeszcze dalej, może właśnie tam do Skutkowic poradzić się, jak oni tam to robią i może będzie to wtedy taniej. Natomiast no, na razie trzeba tą żabę zjeść, czyli jest podpisana umowa i umowę trzeba realizować. Natomiast, szanowni państwo, to mówię do państwa radnych, w moim odczuciu popełniliście państwo błąd, że uznaliście, że całą tą kwotę ryczałtową, te 3,5 miliona na rok, mają sfinansować mieszkańcy. Uważam, w moim przekonaniu, i stąd dlatego się włączyłem do tej inicjatywy, że rzeczywiście mieszkańcy powinni więcej płacić, natomiast jednak ze środków gminnych, być może, prawda, kosztem jakiegoś tam innego przedsięwzięcia, no należy do tych śmieci po prostu dołożyć. Stąd nasza inicjatywa, no i teraz no po prostu taki apel do państwa, bo to jest w interesie wszystkich, również państwa, jakście mówili, no, żeby na tej najbliższej sesji ten swój błąd poprawić. No, no, błędy popełnia każdy, natomiast no, to nie jest żaden wstyd przyznać się do błędu i poprawić go, nawet wprost przeciwnie, to chyba zaraz szacunek można. No. Jeszcze tylko chciałbym parę liczb podać, ponieważ ja też pozwoliłem sobie tutaj troszeczkę policzyć i w tej chwili jest sytuacja taka, że miesięcznie, bo rozumiem, że co miesiąc się z tą firmą rozliczamy fakturami, miesięcznie trzeba tej firmie płacić 290 520 zł. 290 tysięcy. Przy skalkulowanej cenie 23 zł i przy niecałych 14 tysiącach mieszkańców, to jest 13 936, wychodzi nam 320. Czyli już 30 tysięcy co miesiąc, no jakby to powiedzieć, od ludzi więcej. Oczywiście ja rozumiem, że nie ma stuprocentowej ściągalności, że to jest swego rodzaju rezerwa, ale może tą rezerwę właśnie robić z innych środków, niekoniecznie od ludzi. Przy naszej propozycji w tym momencie wychodziłoby to 222 tysiące miesięcznie, czyli brakuje 67 tysięcy. Ja już nie chcę tam mówić o innych rzeczach, o których tutaj były, które też generowały jakieś koszty. No czy ten koszt 67 tysięcy miesięcznie dla gminy jest duży czy mały?
Ja tego nie wiem. To wie pan wójt, wiedzą służby, prawda, ekonomiczno-finansowe. I jeśli państwo uchwalicie tą nową stawkę, no to pytanie skąd? No to pytanie do pana wójta. No przecież panie wójcie, no mieszkańcy tak chcą, myśmy uchwalili, a pan jest tutaj wójtem, ma pan służby, służby biorą pieniądze, pan bierze pieniądze. Proszę nam dać kilka propozycji, skąd te pieniądze wziąć, czy z drogi, czy nie wiem, ze szkoły, czy jeszcze z czegoś innego, z oświetlenia, a my podejmiemy decyzję skąd. I teraz... Panu powiem skąd. Pracowałem w zakładzie to dużym. I tak, jeżeli budżet zakładu był lichiej i tego rozmawiało kierownictwo z nami, związki z nami. Wzięli nam tak, trzynastkę, później kartę hutnika, później za godziny nadliczbowe normalnie nam płacili za świąteczne tak samo. Niech zaczną od środowiska swojego. Nie wolno pracownikom. Nie, żeby obrzucali we wszystkim, a my za nieudolność ich Michalacz płacił. Taka jest prawda. Że według tych obliczeń, które robiłem, ponieważ już w tej chwili parę miesięcy ta umowa działa, czyli gdyby po przyjęciu tej uchwały, gdyby jeszcze ta umowa działała przez 9 miesięcy, to brakuje 607 tysięcy. Oczywiście ja mogę się mylić, bo nie jestem księgowym, prawda? Opierałem się na danych, które brałem z protokołów zamówień publicznych. Niemniej myślę, że służby księgowo-finansowe mogą to bardzo dokładnie wyliczyć i państwu przedstawić, więc nie jest to taka kwota, no, od której, że tak powiem, głowa boli. Dziękuję. Proszę bardzo. Spokojnie. Wie pan, no, jeżeli mieszkańcy, tak mi się wydaje oczywiście, będą chcieli na przykład rezygnować z jakiejś inwestycji, na przykład dróg, jakichkolwiek, bo to już jest ich kwestia, być może, podkreślam, być może, bo nie wiem, to wtedy może ktoś się zdecyduje, żeby dopłacać do śmieci. Tylko ja osobiście uważam, to jest moje prywatne zdanie, że rezygnowanie z inwestycji na przykład, ja mówię o swojej miejscowości, bo ja jestem z Rybnej, na przykład ja nie chciałbym rezygnować osobiście jako radny na przykład z budowy zbiornika Rybna Nowy Świat, bo taki mnie interesuje, który prawdopodobnie będzie kosztował około 600 tysięcy z powodu tego, że po prostu mieszkańcy no, nie chcą dołożyć się do śmieci, to są tak naprawdę ich. Więc powiem tak, jeżeli by ktoś na przykład w Rybnej zrobił takie zebranie, mieszkańcy powiedzieli, że okej, my nie chcemy tego zbiornika, dajcie nam w zamian za to, dopłaccie nam do śmieci, to okej. Myślę, że pomysł jest dobry, ale uważam, że, czy to jest moje prywatne zdanie, podkreślam, że pojasność, wydaje mi się, że pomysł, żeby przejadać, bo to jest przejadanie moim zdaniem, pieniądze, które powinny pójść na inwestycje na śmieci, no nie jest do końca trafionym pomysłem, ale być może to jest jakieś rozwiązanie, że ktoś będzie robił w ościennych, aż wszystkich miejscowościach zebrania, gdzie mieszkańcy będą podejmować decyzję na przykład, że okej, w tym roku na przykład nie remontujemy czy tam asfaltujemy jakieś tam drogi, w zamian za to gmina dopłaci do tej miejscowości, prawda, tą różnicę, żeby to wszystko się finansowało, żeby mieszkańcy płacili mniej. Tyle, dziękuję. Bo naprawdę w budżecie gminy, budżet gminy nie jest z gumy. Ja rozumiem, ale tu jest niejako, może jest inaczej powiem, nieporozumienie. Nie, to nie jest ten my po to wybieramy radnych i po to wybieramy wójta, żeby właśnie za nas myśleli o takich sprawach, a nie prosić mieszkańców, powiedzmy. Ale to, sam, ja, wie pan, ale to pan to powiedział. No. Ja się odniosę do tego, co już kończę. Ja się odniosę do tego, co pan powiedział. Znamy pana stanowisko. Bo wie pan, już kończę sekundkę. Tylko wie pan, bo to jest moje ostatnie zdanie, bo naprawdę inwestycji, które są realizowane, gmina Czerników realizuje bardzo dużo inwestycji i no, każda ilość pieniędzy jest potrzebna na realizację po to, żeby nam się lepiej żyło. Mówimy o jakości dróg, mówimy o ujęciach, lepszych ujęciach wody. Słynny temat Machaczek, no, to już nie ma pieniędzy na to. To już wiemy, dobrze. Ja tylko chcę powiedzieć, że byłem na ostatnim zebraniu rady i o ile wiem, tam jest jedna pewna wielomilionowa inwestycja, gdzie będzie odstąpienie od umowy. Dobrze, ja tylko dodam to, co pan będzie nowa. Wydaje mi się nieuczciwe. Dlaczego? Pod tym względem, że robiąc budżet, państwo zrezygnowaliście z wielu możliwych inwestycji, o których nie wiemy, żeście zrezygnowali, a mogłyby się przydać. A teraz to, co żeście wybrali, każecie nam rozstrzygać, z czego macie zrezygnować. My możemy powiedzieć tak, tak żeście wybrali. Odniosłem się do tego, co pan powiedział tutaj, pan Ireneusz. Czy pan pozwoli mi? Oczywiście, jak najbardziej. To proszę mi pozwolić. Proszę bardzo.
Właśnie, i tu mi myśl uciekła. W każdym razie moim zdaniem to zebranie i ta inicjatywa jest odpowiedzią, że wybraliście źle. To, co wybraliście do budżetu, wybraliście źle. Natomiast jak z tego wyjść, może spróbujcie sami, a jeśli nie, to my wam podpowiemy rzeczywiście. My wam podpowiemy, z czego zrezygnować. Zresztą padła tu pewna propozycja, proszę bardzo, Wianki zrezygnować. Mogę jedną rzecz? Czerwników 24 zrezygnować. Jeżeli chodzi o uchwałę... I jeszcze może powstać bardzo długa lista, z czego można by zrezygnować, ale państwo tego nie robicie. Pytacie się, czy zrezygnować z drogi, a jest pytanie, czy może zrezygnować z następnego samochodu dla strażaków. No. Jest takie pytanie, czy takiego wyboru nie ma? Wie pan co, no tutaj no. Na przykład, jeżeli mówimy o dofinansowaniu na przykład straży, to ten budynek nie, został dofinansowany, mówię o samochodach. Ale już mówię o samochodach. To jest wszystko jest powiązane. Ten budynek został dofinansowany przez Urząd Gminy w wysokości bodajże 9 tysięcy. W związku z tym, że małopolskie remizy, to z tego mamy rezygnować? No bardzo dobrze, tylko nie. Te piękne samochody strażackie, może nie wszystkie są potrzebne. Ale to zawiesza odpowiedź. Nie mogę, skoro pan mówi... Ale sekundkę, bo co jest istotne w strażach? Nie ma obowiązku uczestniczenia w tym spotkaniu. No nie ma. Proszę bardzo, pan Kędzierski się zgłasza. Nie udzielił pan, nie pozwolił pan odpowiedzieć, więc to jest monolog, więc ja nie wiem, tak, czy to jest... Tak, tak, raczej tam mam rzucone, bo pan nie pozwoli mi odpowiedzieć. Nie wiem tak naprawdę, do czego się powinienem odnieść, bo nie wiem, jest tutaj to totalny dyszmarsz. Musimy rozmawiać o śmieciach, ale spróbuję bardzo szybko, żeby państwa też nie zanudzać. Bardzo dziękuję panu Remigiuszowi za ten głos. Bardzo rzeczowy, konkretny głos. I powtórzę to jeszcze raz. Proszę państwa, prawie 1800 czy ponad 1800 głosów, podpisów zostało złożonych pod projektem uchwały. Proszę państwa, traktujemy to bardzo poważnie, dlatego będziemy jeszcze raz rozmawiać, dlatego jesteśmy kilka dni przed dyskusją na ten temat. Będziemy mieć wszystkie informacje, będziemy mieć możliwości, które są związane ewentualnie z inną decyzją. Niczego nie wykluczam, ale jak państwo zauważyliście, jak to jest trudne. Pan radny ma i ma do tego prawo, ma swój pogląd na ten temat. Ja mam swój, każdy z państwa ma swój. Państwo tutaj jak siedzicie, widzę, że każdy ma inny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Natomiast państwo tutaj w Usocicach zaufaliście pani radnej Romie, mnie zaufali w Rybnej, komuś tam zaufali w innych miejscowościach radnym. I to na nas spoczywa odpowiedzialność podjęcia tak trudnej decyzji. Trudną żeśmy podjęli wcześniej i teraz też jesteśmy przed podjęciem kolejnej trudnej decyzji. Pozwólcie nam, ja jeszcze raz powtórzę, dziękuję za ten głos, który został przed chwilą tutaj przekazany, ale pozwólcie nam państwo trochę też nad tym popracować, bo jeszcze nic nie zrobiliśmy w kwestii tego projektu uchwały, a tutaj już słyszę oskarżenia, że już to jest przesądzone. Nic nie jest przesądzone, proszę państwa. Ale przetarg jest wybrany. Tak. Proszę? Nie, mówię nie, o decyzji, o dokładach. Chciałem zauważyć, że dobrze czytać można. Przetarg, proszę państwa, proszę mówić pojedynczo. Rozstrzygnięty, umowa jest podpisana na rok, to jest niepodważalne. Nikt sobie nie wyobraża, mam nadzieję, sytuacji, że próbujemy zrywać umowę. Mam nadzieję, że nikt sobie nie wyobraża. No raczej nie. Raczej nie i nasza inicjatywa nie przewiduje tego, jedno zdanie. Żeby państwo nie byli błędnie. Na etapie, kiedy był uchwalany budżet i kiedy decydowaliśmy o tym, jakie będą realizowane inwestycje w całej gminie Czerników, nie było jeszcze wtedy problemów śmieci. Problem śmieci pojawił się w trakcie realizacji budżetu. Problem polega na tym, że w tym momencie z pewnością, gdybyśmy na przykład zwiększyli dopłatę do śmieci, to my musimy zrezygnować z jakiejś inwestycji. I niejednokrotnie zdarza się, ale odpowiadam panu, niejednokrotnie zdarza się, proszę mnie przerywać. Niejednokrotnie zdarza się tak, że trudno się mówi. Niejednokrotnie zdarza się tak, że są podpisane umowy i nie wolno zerwać tej umowy, bo będziemy płacić kary umowy. Wiemy. Dziękuję, kropka. To już wiemy i naszym zamierzeniem nie jest zerwanie umowy. Kwestia sprowadza się do dopłaty przez gminę.
I o tym teraz dyskutujemy. Państwo twierdzą, że pieniędzy nie ma. Jeżeli chcemy dopłat, proszę pokazać drogę. Jakie dopłaty? Rodowice trzeba zapłacić, jakie dopłaty? Proszę pokazać drogę, z której mamy zrezygnować. To tak dalej. Prawda. Pan nie słucha, powtarza pan słowa. Nie powtarzajmy się. Dobra. Jeśli można. Zaraz panu damy głos. Jeśli można pewien komentarz odnośnie pana, ale przewodniczącego. Ale niech pan nie przeszkadza. Prawda, który no, stwierdził, że rzeczywiście zgodnie z prawem. Trzeba szukać tych pieniędzy. My tutaj z panem Starowiczem tak dość szybciutko policzyliśmy sobie, no powiedzmy, te przychody z tych śmieci. Wychodzi nam, że przy cenie 23 zł mamy na rok kwotę 3 miliony 846 tam i coś tam jeszcze. Natomiast kwota umowy na rok jest 3 miliony 486. Czyli mamy, ile dobrze liczę, 400 tysięcy. I dlatego taka sugestia, żeby może to dokładnie służby finansowo-księgowe policzyły, bo my, że tak powiem, no, liczyliśmy na szybko, ale wychodzi nam przy tej kwocie na 23 zł nadwyżki 400 tysięcy w skali roku, to jest dużo. Proszę pana, pan powiedział, że państwo, czy panowie liczycie na kolanie, my też dzisiaj liczymy na kolanie, pozwólmy to policzyć. Pani skarbnik i Wydziałowi Księgowości Finansów, żebyśmy mieli pełny obraz i dokładne dane. Nie możemy bazować na tego typu wyliczeniach. Proszę bardzo. Proszę państwa, garść informacji jeszcze do państwa odnośnie śmieci. Nie będę tam rozwijał innych tematów, ale wzorem pana Remigiusza Dyduły podczas debaty o śmieciach na sesji, zresztą trochę też wcześniej, próbowałem to wszystko analizować, sumować, skąd po prostu te pieniądze się biorą, skąd taka kwota się wzięła. I wyobraźcie sobie państwo, że dopatrzyłem się tam takiej pozycji jak opłata administracyjna. Opłata administracyjna, która nie chce teraz po prostu, żebym nie był gołosłowny, która, nie użyję słowa prawdopodobnie, wzrosła o 300%. Więc ja no liczę to są niesamowite pieniądze. 300% opłaty administracyjnej od jednej tony śmieci, która jest zawieziona na baryż czy tam na spalarnię. Więc ja zadałem pytanie na sesji. Co to jest opłata administracyjna? Powiem szczerze, no mniej więcej wiem, no bo różne się płaci opłaty, znaczki czy wydanie jakiegoś zaświadczenia, ale co to jest opłata administracyjna? Za co to jest opłata? No za nic. 300% praktycznie ta firma, która zawozi tonę śmieci, zostało jej podniesione opłaty administracyjne. Komu ta firma płaci? No Skarb Państwa. No to też mamy jakąś odpowiedź, że skąd ta kwota po prostu. Ja nie bronię, broń Boże, ale jest, czy wymaga to dogłębnej analizy, naprawdę dogłębnej analizy. Bardzo dobrze, że to pan Remigiusz tutaj przedstawił, jak to wszystko wyglądało, ile to milionów, na ile milionów te oferty były składane i że te przetargi były unieważnione, jeden przetarg był unieważniony, ale trzeba to dogłębnie przeanalizować i trzeba wyliczyć. Faktycznie opłata administracyjna za co? Za to, że oddycham, to ktoś mi będę płacił, no to proszę pana, zawożą, ani oni nie bierze tego spalarnia, ani nie bierze tego barycz, tylko dowiaduje się, że bierze to państwo, opłata administracyjna. I jakbyśmy to wszystko dokładnie przeanalizowali, to niestety, ale ta suma by urosła. Urosła by jej to znacznie. Przepraszam bardzo, ale czy gminy inne nie płacą opłaty administracyjnej? Przecież każda gmina płaci. I ja mają pewnie, ale proszę powiedzieć, ale ja nie dyskutuję. Wydaje mi się, nie powiem ściśle, ale że pan przesadził z tym 300%. Ona wzrosła, ale nie o tyle. Ale mówiłem, że to nie jest to tak na 100% pewnie, nie? Tak. Na 300%. Proszę bardzo, bo przepraszam państwa, bo plan mam taki, żeby ostatnim punktem
ostatnim punktem tego spotkania było pytanie o sposób procedowania tej uchwały na sesji, bo jesteśmy przed tym, ja może no, że poinformuję o naszej inicjatywie, do czego ona się sprowadza, bo może nie wszyscy ją znają. Napisaliśmy projekt uchwały, w której opłata za śmieci niesegregowane wynosi odbierane, tak jak teraz, raz w tygodniu, przepraszam, za śmieci segregowane, raz w tygodniu 16 zł. I teraz Rada może przyjąć tę ustawę lub ją odrzucić. Ponieważ Rada Gminy Czernichów nie uchwaliła procedury postępowania w takich przypadkach, co jest obowiązkiem ustawowym, jesteśmy w sytuacji, że właściwie nie wiemy, jak to będzie procedowane. Ustawa na ten temat nie mówi, oddaje to w ręce gminy. I teraz, jeśli Państwo już zakończyli tematy finansowe, to przeszedłbym do tego tematu jeszcze. Proszę bardzo. Łodzi, jestem Szczerniowa. Chciałem zapytać, czy macie Państwo wiedzę, czy są gminy, które mają swoje jakieś spółdzielnie, które same się zajmują wywozem śmieci, nie zlecają tego firmie zewnętrznej, tylko prowadzą to samoistnie, swoimi ludźmi, swoimi mieszkańcami, dają im zarobić, a nie firmie zewnętrznej, która jest gdzieś spoza zupełnie terenu. Czy gmina nie może powołać takiej spółki jak wodno-kanalizacyjna w Czerniowie, która obsługiwałaby właśnie wywóz śmieci i zajęła się tym tematem? Można? Pomysł świetny. Nawet na ten temat kiedyś też z wójtem rozmawialiśmy. Nie stać nas na to, nie mamy taboru. Musielibyśmy kupić cały tabor. Nie. Musielibyśmy kupić, to są ogromne kwoty, musielibyśmy kupić cały tabor i to z pewnością by się to zwracało przez wiele, wiele lat. Nie stać po prostu gminy na dzień dzisiejszy na to, ponieważ no, to trzeba też pamiętać o tym, że gmina ma zadłużenie. My nie możemy zwiększać nieskończoność zadłużenia gminy. Pomysł jest dobry. No tu mamy, przepraszam, tu mamy przykład pana Remigiusza, który pokazał pewne analizy finansowe. Czy powstała taka analiza... Są bogate gminy, na przykład... Przepraszam pana, ja mówię do pana. Pana. Czy powstała taka analiza w gminie, gdzie byłyby przedstawione... Wstępna tak. Ale na papierze? Na papierze nie, to była dyskusja, bo były takie pomysły. Był też pomysł, wie pan, żeby na przykład, przynajmniej ja miałem taki pomysł, żeby na przykład, bo dużo ludzi... są śmieci, na przykład odpady bio, tak? I na przykład te odpady bio też musi zakład gospodarki, musi zakład EPG je odebrać, tak? Był pomysł, na przykład przynajmniej mój, żeby te odpady zawozić na przykład bio na teren Czernichowa, znaczy szkoły w Czernichowie, zrobić tam kompostownię, tylko pojawia się kolejny problem. Trzeba zakupić tabor. Dobrze, odpowiedź jest taka. Analizy pisemnej jakiejś nie ma. W dyskusjach doszli do wniosku, że to jest nieopłacalne, za duże wydatki. Znaczy nie jest kwestia, że to nie jest opłacalne. Na dzień dzisiejszy nas na to po prostu nie stać, no bo nie mamy takich pieniędzy w budżecie gminy. No niestety, to pomysł proszę naprawdę jest dobry. Kwoty, które płacimy teraz w firmie zewnętrznej, nie pokryłyby jakichś kosztów leasingowych. Ludziom dalibyśmy pracę. Ci, którzy nie mają pracy na terenie Czerniowa, mogli na terenie gminy Czerniów, bo nie mówię o samej miejscowości Czerniów, tylko całej gminy Czerniowa. Ludzie mieliby pracę, bo to trzeba by jakąś rzeszę ludzi też zatrudnić. I nie patrzylibyśmy tylko na to, ile nas to kosztuje, czy my na tym tracimy, czy nie tracimy, tylko dysponowali. Czyli krótko mówiąc, jest postulat wykonania takiej analizy, która by pokazała, czy jesteśmy w stanie, albo utwierdziła nas, że nie jesteśmy w stanie. Myślę, że akurat ten pomysł jest dobry i ten... Świetnie, że się chociaż myślę, że w tym zgadzamy. To już musi wykonać się jakaś... Znaczy, no, czy są jeszcze... Gminy Czernichów, który zda się odpowiednią osobą i właśnie... będzie mógł zrobić no tak naprawdę kosztorys, bo no właśnie, jaka byłaby stopa zwrotu, po ilu latach tak naprawdę moglibyśmy, czy w ogóle możemy wziąć kredyt, przypuszczam, że ja obawiam się, że nie. No dodajmy, że tak pogląd tego jest, żeby myślał właśnie, natomiast, żeby kombinował. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę bardzo. Ja ten, który w tej chwili te zdania usłyszałem. Proszę Państwa, żeby coś takiego zbudować, to kto firmy nie budował, to nie ma pojęcia. Trzeba mieć całe zaplecze. Żeby zbudować taką firmę, trzeba mieć koncesję, odpowiednich ludzi. To nie tak, że się weźmie to kogoś, tam idzie tam śmieci wyrzuci. To nie jest prawda. To są śmieci, proszę Pana, to jest bardzo poważne przedsięwzięcie.
Kto nie wie, ile kosztuje samochód? Jeden. A ile samochód trzeba? Ile kierowców? Ile trzeba? I cały zarząd trzeba. Trzeba ludzi, którzy na tym znają. Bo to są śmieci, proszę Państwa. No rozumiem, że w gminie się nie firmy, znają. Które, proszę Państwa, w tej chwili są, to są firmy, które mają wieloletnie praktyki, albo powstają firmy z dużych firm, mniejsze jakieś spółki i mają po prostu tradycję. A nie tak, że po prostu ktoś sobie tam firmę zrobi i zaraz to wszystko. To nie jest takie proste. Dobrze, dobrze. Czy są jeszcze głosy? Czy są jeszcze głosy w sprawach? Proszę. Słuchając o wypowiedzi polityków z PO, Seryna powiedział, że będzie robił wszystko z ugrupowaniami, będzie tworzył koalicję i z samorządami, żeby odsunąć PiS od władzy. Czy to nie była zmowa, wie pan, podniesiemy śmieci, zniechęcimy ludzi do głosowania na PiS? Czy czasem nie jest coś takiego? Tak, to niech pan, aż boję się pana słuchać w ogóle. Bo... Specjalista teorii. Proszę spółka. Bardzo, czy jeszcze są w sprawach? Ja jeszcze chciałem raz. No to, ale dwa słowa. No, proszę Państwa, proponujecie jaką cenę? No z tego co widzę, że Państwo proponujecie, żeby ile kosztowało? 16 zł. 16 zł. A kosztują 23, prawda? To wiecie co Państwo, tak przychodzą tu, broń Boże, ani nie bronię radnych, ani kogo bronię. Tylko przeliczymy, że tak. Gałka lodu kosztuje 3 zł, 4 zł może. To jest dwie gałki lodu. No taka jest różnica między tą ceną 18, a tam 20. To jest piątka. To jest 5 zł. Nie, dajmy panu skończyć. Nie, nie, ale dajmy panu skończyć. Czyli, dobrze, czyli według pana to jest tak mała różnica, że nie ma o czym mówić, tak? Dobrze. Przepraszam, to nie chodzi o kwotę, tylko chodzi o zasadę, żeby ludzie nie finansowali w całości śmieci. Dziś pan ale proszę o ciszę, bo nie słychać. Nic nie słychać. Nic nie słychać. Pan Remigiusz, proszę bardzo. Ja tylko tutaj ripostę do pana, że tu nie tyle, nie, oczywiście chodzi o cenę, ale chodzi przede wszystkim o zasadę, żeby odstąpić od tego, co w tej chwili pokutuje, że mieszkańcy w całości muszą sfinansować te śmieci. Prawda? Dzisiaj jest to rocznie 3,5 miliona, może za rok będzie 6 milionów, a może 8. Prawda? Jest ten teren podzielony, no i przyjdzie nagle panu płacić 70 zł i co? No, no i też się pan tu nie zgodzi. No. Uważam, proszę że bardzo. Trzeba przyjąć zasadę, że gmina dopłaci. Pan Janusz Kapusta, Rybna. No. Ja mam takie wnioski tutaj, słuchając Państwa wypowiedzi. Kwestia ryczałtowego podejścia do śmieci. Dla mnie to jest jakiś kosmos. Żadna firma inna niż ta, która świadczy usługi i świadczyła przez lata, nie zaryzykuje, że tak powiem, przystąpienia do przetargu na kwotę 3 milionów, jak tutaj się mówi. Myślę, że budowlańcy, którzy znają sposób realizowania spraw na ryczałt, to można podejść pomalowanie tego pomieszczenia, co będzie kosztowało i powiedzieć, proszę mi dać cenę ryczałtową, a nie wywożenie śmieci z terenu 12 miejscowości o powierzchni takiej czy innej. I że tak powiem, ktoś, kto nie ma dokładnych danych, my w tej chwili bazujemy tylko na danych od MBNiWO. Nie wiem, jak raportuje ta firma ilość śmieci, która jest wywożona co miesiąc na wysypisko, czy podaje dokładne dane, ile to było plastiku, ile złomu, ile trawy, ile czegokolwiek. Nie mam tych danych, nie wiem, może Państwo macie dostęp do tego w gminie. Pytanie, czy w ogóle gmina się tym interesuje, bo mam wrażenie, że to zadanie w ogóle nie jest monitorowane. Przez 5 lat było tak, świadczona była ta usługa, było dobrze, ale teraz pojawił się problem i nagle się okazuje, że no, jesteśmy w kropce. Natomiast tak mówię, tutaj powinna być konkretna kwota za tonę śmieci, a nie ryczałt jakiś. Na 3 lata jeszcze ryczałt kwotowy i procentowo co miesiąc. Dlatego trzeba zmierzać, żeby określić ilość śmieci, którą w ogóle my tu produkujemy. Dokładnie ich skład, że tak powiem. Jeżeli się słyszy, że sortowane śmieci są mieszane, później ktoś je znowu sortuje, wywożone są jednym samochodem, no to też jest jakiś absurd dla nas. Brawo. Jeszcze jedno powiem, co zauważyłem. Gmina jest bez zarzutu. Nie wiem, czytaliście uzasadnienie. Tam nic nie ma konkretnego.
Czy ktoś zapytał, dlaczego zrezygnowano z ilości opłat od ilości osób mieszkających na posesji? Nie widziałem tam żadnej dyskusji na tym temacie. Tak to sobie zniknęło, że tak powiem, bez problemu. To też należało jakoś do tego. No właśnie, inny właśnie ja nawiążę może do wypowiedzi pana Kapusty. Mianowicie właśnie płynie takie pytanie, na ile radni się tym interesowali, na ile weszli w materię tej sprawy. Bo jeden z radnych, nie było pełnej jednomyślności, jeden z radnych, Józef Suchanik z Rybnej, wstrzymał się od głosu i jak powiedział mi potem w wywiadzie, który z nim robiłem, powodem tego było to, że on nie zetknął się z żadnymi danymi właśnie tego rodzaju, o których tu mówimy i o których mówił pan Janusz Kapusta. Ponieważ, jak powiedział, nie wiem na ile to jest prawda, pan przewodniczący może potwierdzić, że z tą problematyką zajmowały się dwie komisje. A kto był poza tymi komisjami, no to tak jak on, miał szansę w ogóle uniknąć tego tematu. Więc sformułowałbym właśnie... Radny może przyjść na komisję, jakby był zainteresowany, może przyjść na komisję. To pytanie, wtedy na ile radni... Każdy może przyjść na komisję, nawet mieszkańcy mogą przyjść na komisję. Wykazali się zainteresowaniem, no i oczywiście to będzie odpowiedź na pytanie pana Kapusty. Proszę państwa, nie chciałbym tego mówić, ponieważ nie ma naszego kolegi Sebastianika tutaj, a nie lubię mówić może niekorzystnie pod nieobecność. Proszę państwa, jeżeli ja słyszę, czytałem, akurat ten fragment wywiadu czytałem, jeżeli ja słyszę, że radny się wypowiada, że on nie miał dostępu do informacji, to naprawdę jest mi nawet wstyd to komentować. Jest mi wstyd komentować, że radny potrafi coś takiego powiedzieć, nawet myślałem, że to jest przejęzyczenie w tym momencie, ponieważ powiem krótko, to bardzo źle świadczy o radnym. Bo nie z PO. Następne głosy. Czy są jeszcze głosy w sprawach finansowych? Czy możemy przejść do ostatniego pytania o procedurę? Możemy. W takim razie prosiłbym pana przewodniczącego może o jakąś informację, w jaki sposób będziemy to procedować, bo oczywiście to dotyczy bezpośrednio tych czterech osób, które się podpisały pod tym projektem, ale też dotyczy to wszystkich państwa, którzy no, teoretycznie powinni być na sesji i w ten sam sposób dyskutować. Chociaż Rada ma swoje procedury dyskusji i zapewne nie mielibyście takiej państwo swobody jak teraz. Myśmy tego doświadczyli już przy temacie raport o stanie gminy, kiedy nie całkiem mogliśmy się do końca wypowiedzieć, chociaż gwarantuje nam to ustawa. Tutaj jest, jak mówiłem, zupełnie taki teren dziewiczy. Czy pan przewodniczący no, wypowiedziałby się na ten temat? Czego możemy się spodziewać? Jakie będą konkrety tego, żeby było? Nie. Chodzi o sposób uchwalania tej uchwały. Proszę państwa, powstała taka możliwość, że grupa mieszkańców przy poparciu minimum 200 osób, 100 podpisów, może złożyć projekt obywatelski. I tak też się stało. Grupa mieszkańców złożyła projekt uchwały zmieniający uchwałę, która została przyjęta, uchwałę tak zwaną śmieciową. Została wytypowana czwórka, cztery osoby zostały wytypowane do reprezentowania tej grupy mieszkańców. To są państwo, którzy tutaj siedzą po mojej prawej stronie. To wszystko jest, proszę państwa, nowe. I tak, na dzień dzisiejszy w Urzędzie Gminy mamy złożony projekt. Tym projektem Rada musi się zająć na najbliższej sesji po złożeniu, ale nie później niż 3 miesiące od złożenia. My mamy, patrzę tutaj na kalendarz, my mamy zaplanowaną sesję taką planową 30 września, w poniedziałek.
Więc na tej sesji 30 września Rada się zajmie tym projektem uchwały. Ale wcześniej będzie posiedzenie komisji, najprawdopodobniej połączonej komisji, żeby ten temat jakby no nie zlał się z innymi problemami. Będzie to posiedzenie komisji poświęcone tylko i wyłącznie temu projektowi. Państwo zostaniecie poinformowani, Państwo, z którymi mamy kontakt, poinformowani o terminie posiedzenia komisji. O sesji oczywiście Państwa informuję teraz, ale w tej informacji również to będzie zawarte. Natomiast na dzień dzisiejszy mogę tylko tyle powiedzieć, że prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego tygodnia będzie posiedzenie tych połączonych komisji związanych z tym projektem uchwały. W poniedziałek zapadnie decyzja, ponieważ czekamy na materiały, które ma przygotować pan wójt i urząd, związane z opinią prawną do tego projektu, z opinią Wydziału Księgowości i Finansów Urzędu Gminy, z propozycjami, które pan wójt przedłoży Radzie, w jaki sposób może sfinansować tą dopłatę, o której mówiliśmy, czyli te około 100 tysięcy miesięcznie. My musimy mieć te informacje i wiele innych rozwiązań. Jeżeli w poniedziałek te informacje już się pojawią, zostanie ustalony termin posiedzenia komisji wspólnie. Ustalimy z przewodniczącymi komisji, które będą się zajmowały. Ale nie finansowe. Państwo niezwłocznie zostaniecie powiadomieni o tym terminie. I w zasadzie tyle z grubsza na temat procedowania. Ale została kwestia jeszcze najważniejsza. Komisje są komisjami, ale sprawa będzie się decydować na sesji. I teraz mam pytanie, w jaki sposób możemy wziąć udział w dyskusji radnych, bo nasz status jest inny i bardzo można go ograniczyć, jeżeli Rada by chciała, teoretycznie możemy w ogóle nie zostać dopuszczeni do głosu. Czy zostaniemy dopuszczeni do głosu? To pierwsze pytanie w imieniu naszego komitetu. Czy zostaniemy dopuszczeni do głosu jeden raz, tak jak to miało miejsce ostatnio przy dyskusji o raporcie o stanie gminy? I w jaki sposób dopuszczeni zostaną do głosu państwo, którzy przyjdą na sesję? Czyli te osoby, między innymi, które podpisały się pod tym projektem. Czy jest tu jakiś pomysł, żeby to była dyskusja tego rodzaju? Oczywiście może nie tak swobodna jak tutaj, ale jednak z dopuszczeniem tak zwanego społeczeństwa. Czy możemy na to liczyć? Proszę Państwa, ja zapraszam Państwa w imieniu Państwa Przewodniczących na posiedzenie Komisji Wspólnych. Tam będzie możliwość podyskutowania i wypowiedzenia się w zasadzie bez ograniczeń. Tak jak powiedziałem, termin posiedzenia tych komisji. Proszę Państwa, sesja się rządzi swoimi prawami. No czy Państwo, ale czego Pan oczekuje? Proszę Państwa, no, oczekuję, proszę Pana, że zostaniemy dopuszczeni do głosu na prawach. Ale czy Pan mi pozwoli skończyć? Proszę bardzo. Bo jeżeli taki porządek będzie na sesji, jak Pan tutaj zaprowadził, to proszę Państwa, ja za to nie biorę odpowiedzialności, a to ja jestem odpowiedzialny za porządek na sesji. Tak, no dlatego Pana pytam o to. Dlatego Panu też odpowiadam. Wyobraża sobie Pan, że 1800 mieszkańców przyjdzie i na sesję i będziemy rozmawiać o świecie. Wyobrażam sobie. A ja sobie nie wyobrażam. Bo to jest bardzo dobry obiad. A ja sobie nie wyobrażam, ponieważ Państwo zostaliście wyznaczeni przez te 1800 osób do reprezentowania. Tak jak my zostaliśmy wyznaczeni przez mieszkańców gminy Czerniów do reprezentowania. Po to uchwałodawca wymyślił coś takiego jak Rada Gminy, żeby, bo ludzie w ten sposób nigdy by nie doszli do porozumienia, gdyby
wszyscy mieli możliwość wypowiadania się na sesji. Państwo będziecie powiadomieni, oczywiście wszyscy mieszkańcy mogą przyjść, ale ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji, że każdy na sesji będzie mógł wypowiadać. Państwo widzicie, jak ta dyskusja wygląda. Nie będę tutaj jakby mówił na ten temat, ale niestety nie może być takiej sytuacji na sesji. Państwo jesteście przedstawicielami tej grupy mieszkańców i Państwo będziecie mieli możliwość wypowiedzenia się. Czy będziemy mieli możliwość wypowiedzenia się? Przepraszam. Nie. Coś chcę powiedzieć. Za chwilę. Bardzo pana, proszę pana, proszę mi powiedzieć, co zrobicie z tym radnym, bo pan to powiedział te słowa, że radny nie wie, co jest uchwalone. Ja panu powiem, bo oczywiście pan chyba nie o to chciał zapytać, może, jak to zabrzmiało. Proszę pana, pan to powiedzieć. Proszę pana, każdy radny ma prawo do głosu. Każdy radny powinien się wywiązywać. Przepraszam, to wrócimy do tego tematu zaraz. Chciałbym uzyskać odpowiedź, czy zostaniemy dopuszczeni do głosu na prawach radnego, czy też na prawach osoby z zewnątrz, której się udziela głosu. Dziękuję i temat jest zakończony. Co ma pan na myśli na prawach radnych? Chce pan głosować z radnymi? Nie. Oprócz głosowania, udział w dyskusji. Proszę pana, tak jak wspomniałem, pełna dyskusja. I tutaj każdy z państwa może przyjść i zabrać głos. Jest na komisji. Każdy będzie miał taką możliwość. Natomiast, ale czy ja panu przerywałem? Pyta pan mnie o coś, a później mi pan uniemożliwia wypowiedzenie się. Więc odpowiadam na pytanie. Jeżeli pan uważa, że źle odpowiadam... Ale ja pytałem o sesję, a pan mówi o komisjach. Ale pan mi przerywa, bo jakby pan mi nie przerwał, to by pan wiedział, co chce. Proszę bardzo. Na sesji państwo jesteście przedstawicielami. Państwo możecie się wypowiadać. Oczywiście też do pewnego momentu. Nie będziemy koło tego jednego i tego samego wałkować i o tym samym mówić. Państwo będziecie mieć możliwość, to powiedziałem, tak wypowiedzenia się. Natomiast dyskusja nie będzie trwała w nieskończoność. I mówię tutaj, że jeżeli w jakiś sposób będzie przedłużana, ja po prostu zakończę dyskusję. Mam do tego prawo i mam obowiązek pilnowania porządku na sesji. Mogę cię zapytać? No, proszę bardzo. Ale w temacie. Z tego czasu był temat sesji, że były wpuszczane na internecie, prawda? Jest sesja na internecie. Jest. Dobrze. Dziękuję. Usłyszałem, że na sesji będziemy mogli się wypowiadać. Mam nadzieję swobodnie i niejednokrotnie. To mi na razie wystarczy. Nie wiem, co z państwem. Zawsze jest punkt wolne wnioski. Być może, że dla osób spoza naszego komitetu będzie punkt wolne wnioski. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Do widzenia. Do widzenia, tak. No i tym sposobem doszliśmy do końca naszego spotkania. Wymieniliśmy poglądy. Ja myślę, że krótkim podsumowaniem będzie stwierdzenie, że rozstajemy się bez zgody. Jest zasadnicza różnica między stanowiskiem radnych, a stanowiskiem i komitetu. Co pan chce zrobić? Pytam, jaka jest pana intencja? Chce nas pan tutaj naprawdę pokusić? Tego pan chce, żebyśmy sobie do karty przychodzili? O czym człowiek tutaj mówi? O czym człowiek tutaj mówi? To jest moja ocena. Chyba tak, mieszanie, napuszczanie jednych na drugich. To jest pana intencja? To jest moja ocena. Proszę traktować to jako moje własne zdanie. Jeśli państwo macie inne zdanie, bardzo dobrze. Jestem za zgodą, chociaż się nie zgadzam. Jeszcze kolega z Rusocic z komitetu chciał powiedzieć. I jeszcze pan Janusz Starowicz z Rusocic. Ostatni głos. Dziękuję bardzo za przybycie radnym i naszych mieszkańców nasze zebranie. W takim razie to proszę może już w kuluarach z panem przewodniczącym.
rozwijać. Dziękujemy za przybycie.